Seminarium Życia w Duchu Świętym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bądź uwielbiony Duchu Boży, niezmierzona doskonałości Ojca i niezgłębiona miłości Jezusa. Sławimy Cię za to, że przychodzisz do nas, grzesznych ludzi. Twoja jest moc, potęga i chwała na wieki. Duchu Święty, ożywcze tchnienie Boga, uzdolnij nas do wyznania, że Jezus jest Panem. Uczyń nasze życie ustawicznym uwielbieniem Pana, aby imię Jezusa było uwielbione w nas i pośród nas. Modliliśmy się słowami ojca Józefa Kozłowskiego, jezuity. Siostry i bracia, w czerwcu 2012 roku była w Polsce syryjska mistyczka i charyzmatyczka Merna Nazur. Była w Gliwicach, Krakowie i Mogilnie. Ludzie, którzy modlili się z nią, odzyskiwali wzrok. Chorzy na nowotwory odzyskiwali pełnię zdrowia, a nieuleczalne choroby dosłownie znikały. Wiele innych jeszcze cudów miało miejsce podczas spotkań modlitewnych. To nie są największe cuda. To dodatek. Największe cuda dzieją się wewnątrz człowieka. Cudem jest duchowe nawrócenie i uzdrowienie oraz uwolnienie od zniewoleń, dręczeń, opętań. To Jezus uzdrawia, nie Myrna czy inni charyzmatycy. To Jezus działa przez te osoby, a cuda dzieją się tam, gdzie jest wiara osób uczestniczących w tych spotkaniach. O jeszcze innych uzdrowieniach mówiły wpisy na portalach. Były to wpisy osób, które ich doznawały poprzez nawrócenie, przebaczenie, pojednanie, wyzwolenie z różnych nałogów, alkoholizmu, seksualizmu, uzależnienia od pornografii. Informacje zaczerpnąłem ze strony posłaniec.net. Siostry i bracia, zapewne pamiętamy dobrze nawrócenie świętego Pawła. Oto jak pisze święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, gdy Szaweł, pełen zaciętości, jechał z listami polecającymi do Damaszku, nagle, około południa, otoczyła go jakaś wielka jasność z nieba. Szaweł upadł na ziemię i posłyszał głos, który mówił do niego: Szawle, Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Odpowiedział Szaweł. W odpowiedzi usłyszał głos: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, ale nie widzieli nikogo. Zaprowadzili oślepionego i zdezorientowanego Pawła do Damaszku, gdzie przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. Tam w Damaszku, czytamy dalej w Łukaszowym opisie, znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Pan do niego powiedział, żeby poszedł na ulicę Prostą i zapytał o Szawła z Tarsu, bo właśnie się tam modli. Wtedy Ananiasz z lękiem powiedział: Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jerozolimie. I tu ma władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Bał się tej misji Ananiasz, ale w odpowiedzi słyszy: Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Kiedy Ananiasz dotarł posłuszny wezwaniu Pana na ulicę Prostą do domu Judy, nałożył ręce na głowę Szawła, modlił się
I właśnie wtedy narodził się tam przyszły apostoł narodów. Doświadczając Bożej mocy, to warto podkreślić, moi drodzy, Paweł utracił całkowicie własną moc. Został, można powiedzieć, pokonany przez Boga. Wiele lat później, gdzieś około roku 46, apostoł pojawi się na scenie jako wielki apostoł narodów, wyruszając na swoją pierwszą wyprawę misyjną. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Medytując tak nad historią nawrócenia świętego Pawła, możemy i powinniśmy pytać o nawrócenia dzisiaj. Czy nam rzeczywiście zależy na nawróceniu? Wiele osób niekoniecznie chce nawrócenia. Szuka w religii uzdrowienia, duchowości, doświadczenia religijnego, duchowego przeżycia. Często niestety bez wcześniejszego nawrócenia. Wielu z nas, wielu chrześcijan, ulega także obecnie przenikającemu kulturę poszukiwaniu doświadczenia terapeutycznego i nieokreślonej potrzebie duchowości. Tego jednak nie daje nawrócenie. I święty Paweł w swoim nawróceniu staje się bezbronnym. Utracił wzrok, jest niepełnosprawny. Uzdrowienie przyjdzie dopiero wtedy, kiedy po modlitwie Ananiasz włoży na niego ręce. Ale też trzeba pamiętać, że tego nawróconego Pawła będzie do końca życia gnębił oścień w ciele, jakieś bardzo dokuczliwe cierpienie somatyczne. Mimo modlitwy Bóg nie zabrał tego ościenia, nie uzdrowił go. Dał natomiast obietnicę wsparcia. Nawrócenie w jakimś sensie kosztowało świętego Pawła utratę zdrowia. Podobnie działo się z patriarchą Jakubem. Oto jedno ze współczesnych nawróceń. Posłuchajmy fragmentu świadectwa Rafała Jasi Patyrów, zamieszczonego na kanale YouTube'owym Któż jak Bóg. Być może istnieją małżeństwa idealne, ale nasze z pewnością takie nie było, przynajmniej nie na początku. Mamy już swój dość długi staż wraz z Asią, Asia Patyra, Rafał Patyra. Jesteśmy małżeństwem od 22 lat. Była okazja się poznać, natomiast o ile początek był kapitalny, motyle w brzuchu, pewnie każdy przeżywał ten etap, to później nastąpiło coś, co śmiało możemy nazwać takim mocnym tąpnięciem. To była prawdziwa awaria w kopalni, jeśli chodzi o nasze małżeństwo. Ale dzisiaj, jak na to patrzymy z pewnej perspektywy, to wydaje nam się, że coś takiego, takie tąpnięcie, czy wręcz koniec świata, tak nam się wydawało w pewnym momencie, było potrzebne po prostu, żeby nas uratować. Wychowaliśmy się w domach, wydawałoby nam się, że to takie domy są normalne, codzienne, powszechne, jakich w Polsce jest wiele. Czyli w niedzielę chodziło się do kościoła całą rodziną, natomiast ta wiara była taka dosyć tradycyjna, tak mógłbym powiedzieć, a niekoniecznie była to wiara żywa i bardzo gorąca. Te nabyliśmy dopiero później. I to w tej naszej opowieści też będzie przebijało, że warto mieć doświadczenie wiary, nawet takiej tradycyjnej, wyniesionej gdzieś z domu, bo to potem czasami w potrzebie, przy sztormach życiowych, działa na zasadzie kotwicy. I nas ta kotwica uratowała. Nie pozwoliła nam odpłynąć gdzieś tam na otwarte morze, gdzie pewnie czekałaby nas katastrofa w postaci rozbicia. Ale do tego przejdziemy za chwilkę. A ty jak wspominasz swoje początki, kochanie? I to zanim trafiłaś w moje objęcia. Początki małżeństwa. Ja, jeśli mogę powiedzieć o swojej wierze przed tym dramatycznym zwrotem, to tak jak Rafał powiedział, to była wiara taka letnia, z jakimś nastoletnim buntem, taka właśnie, to było takie wychowanie w wierze, ale takiej nie mojej świadomej, tylko takiej właśnie wyniesionej z domu. I zanim sobie tą wiarę taką szytą na miarę już mojej dorosłej osoby jakoś skroiłam, to troszeczkę to trwało, trochę zawirowań musiało się w naszym życiu wydarzyć. No właśnie. Wkroczyliśmy w dorosłość i w swoje życie małżeńskie pełni entuzjazmu. Wszystko się pięknie układało na początku. Jako młode małżeństwo na dorobku. Ja już miałem pracę, Asia zresztą też pracowała jako instruktor fitness, potem menedżer w kilku klubach. Szybko mogliśmy sobie pozwolić na nowe mieszkanie. Wprawdzie nie w Warszawie, ale w Piasecznie. Ale za to to było mieszkanie 90-metrowe, dwupoziomowe. Naprawdę, chwyciliśmy Pana Boga za nogi. Tak nam się wydawało. Samochód się pojawił oczywiście. Zaczęły pojawiać się, jeśli o mnie chodzi, kolejne oferty pracy. W telewizji zacząłem po tych szczebelkach wydawało się kariery. Wszystko zaczęło się kręcić w pożądanym przez nas kierunku. Nie myśleliśmy jeszcze wówczas tak konkretnie o
rozwoju naszej rodziny, czytaj o dzieciach, ale Pan Bóg o to zadbał i pierwsze dziecko pojawiło się w momencie, którego się bynajmniej nie spodziewaliśmy. Był to dla nas ważny moment, natomiast jakoś tak sobie płynnie z nim potrafiliśmy poradzić. Zatrudniliśmy opiekunkę, wydawało nam się, że to wszystko mamy poukładane, że znajdujemy czas dla siebie i dla dziecka, no ale po pewnym czasie okazało się, że to jednak jest iluzja i to, że nam się wydaje, że po ludzku tak mamy to wszystko pięknie zorganizowane, rozplanowane i że jest w ogóle fajnie, to nasze ulubione słowo, do końca nie wiadomo, co oznacza, to tak mimo wszystko nie jest. Te nasze drogi życiowe zaczęły się troszeczkę rozjeżdżać. Wydaje nam się, że po prostu przez to, że zaczęliśmy ze sobą mniej rozmawiać, bo tego czasu mieliśmy też mniej na rozmowę. Tak, każdy z nas, no nie tylko Rafał, karierę swoją robił, ale ja także w swojej branży fitnessowej gdzieś tam, przynajmniej w moim mniemaniu, zdobywałam coraz lepsze oferty pracy, zaczynałam szkolić instruktorów, już nie tylko byłam instruktorem, ale szkoliłam, więc też mi się wydawało, że Pana Boga za nogi złapałam, aczkolwiek chyba o nim nie myśleliśmy tak gorąco jak w tej chwili. Nie zauważyliśmy, jak rozjechaliśmy się tak naprawdę na dobre, więc narastała frustracja, narastało zniechęcenie, narastało takie zniecierpliwienie. No i nic dziwnego, że ktoś poszedł swoją drogą. Wpadliśmy w taką typową pułapkę, typową dla tych wszystkich, którzy zaczynają budować swoje życie, opierając się tylko i wyłącznie na tym, co ziemskie, na karierze, na pieniądzach. Owszem, one wtedy były i pewnie zawróciły nam w głowie, mnie jak sądzę bardziej, natomiast za mało w tym wszystkim było Pana Boga, zdecydowanie. Za mało było rozmów ze sobą, za mało było poszukiwania czegoś więcej, czegoś głębiej, a daliśmy się porwać i wciągnąć temu dzisiejszemu światowi, który potrafi człowieka przemielić, a na końcu także wypluć. I nas też zaczął mielić. Ciąg dalszy tego świadectwa na kanale YouTube, Którzy jak Bóg, zapraszamy do wysłuchania. Oczy wiary. Nawrócenie nie musi być jakimś niesamowitym przeżyciem duchowym. Widać to w przypadku niewidomego Bartymeusza u bram Jerycha. On prosi o wzrok. Jezus daje mu ten dar, ale wskazuje, że w cichości jego serca dokonało się nawrócenie. Jezus mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. Nie było żadnych mocnych doświadczeń, ale dokonało się nawrócenie. Dla Jezusa najważniejsze było, że niewidomy już ma w sobie niedostrzegany przez Niego skarb wiary, posiada oczy wiary. To ten skarb winien odkryć w sobie, tym wzrokiem Bartymeusz winien się ucieszyć i poświęcić się Jego rozwijaniu. Bo to właśnie dzięki oczom wiary może widzieć o wiele więcej niż oczyma ciała. Przecież to właśnie dzięki wierze zobaczył Jezusa jako tego, który może Go uzdrowić, i co więcej, jako tego, dla którego warto poświęcić życie. To dlatego poszedł za Nim, stał się uczniem Jezusa i wielbił Boga swoim życiem. Dla Pana, powtórzmy to jeszcze raz z mocą, najważniejsze jest nawrócenie człowieka. Pierwsze słowa Mistrza z Nazaretu w Ewangelii według świętego Marka brzmią: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pan pragnie, by człowiek podjął pracującą w nim łaskę i całkowicie zwrócił się ku Bogu. Wydarzenie i proces. Czym jest nawrócenie? Katechizm Kościoła katolickiego mówi właściwie o dwóch nawróceniach. Pierwsze umiejscowione jest w konkretnym momencie, a drugie rozciągnięte w czasie na całe życie. Nawrócenie więc jako wydarzenie i jako proces. Najpierw wydarzenie. To jest chrzest, który jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia. Przez wiarę w dobrą nowinę i przez chrzest człowiek wyrzeka się zła i uzyskuje zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia. Jest to przejście z niewiary do wiary. Istotą jest odkrycie w Jezusie Chrystusie pełni obecności Boga. I drugie nawrócenie, rozciągnięte w czasie, które jest procesem. Wezwanie Chrystusa do nawrócenia nadal jednak rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. To drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła. Jest to proces,
ciągle ponawianego odrzucania grzechu i przypominania sobie o wezwaniu do świętości, proces duchowej przemiany, która obejmuje całe życie i wymaga podejmowania pokuty. Centrum stanowi wiara w Ewangelię i w aktywną obecność Boga, który zbawia, czyli Królestwo Boże. Poruszenie skruszonego serca. Jak żyć nawróceniem? Trzeba pamiętać, że wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem skruszonego serca, pociągniętego i dotkniętego łaską, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. Aby się nawracać, trzeba wsłuchiwać się w poruszenia serca. Jest ich oczywiście bardzo wiele. Trzeba więc rozeznawać, które pochodzą od Boga, które są dotknięciem Jego łaski i łagodnym przyciąganiem. Nawrócenie zawsze jest odpowiedzią na miłosierną miłość Boga. To On jest pierwszy, On kocha, my pozwalamy się kochać i kontemplując Jego miłość podejmujemy jedynie odpowiedź naszego serca. A tą pierwszą odpowiedzią jest skruszone serce. To właśnie od Niego rozpoczyna się nawrócenie. Nawrócenie, moi drodzy, nie daje widocznych korzyści, na przykład uzdrowienia. Może i zwykle odbywa się w cichości serca i bez mocnych doświadczeń duchowych, tak, że człowiek tego nie zauważy. Jest jednak zasadniczym duchowym doświadczeniem. Żeby je dostrzec i podjąć, tłumaczy ksiądz Jacek Poznański, jezuita, potrzeba ciszy, uważności i modlitwy. Nawrócenie może być dziś częstym faktem, niż się wydaje, niestety często niezauważonym i niepodjętym. Nasze zbawienie to proces, który dokonuje się każdego dnia, dzięki któremu staje się bliższy Królestwu Bożemu. Zbawienie to nie coś, co stanie się kiedyś, kiedy Bóg chwyci mnie za kołnierz i wsadzi do nieba, ale to proces, który dokonuje się na ziemi, tu i teraz. Jeśli takiego procesu nie dostrzegam, jeśli nie mogą mi o tym powiedzieć inni, to jeszcze nie rozpoczęło się we mnie nawrócenie. Jeszcze ciągle ufam swoim ludzkim siłom. Czego potrzeba, aby Jezus nas wyzwolił? Jezus wyzwala nas z grzechu, ze złego czynu. Grzech niszczy samego człowieka i tych, którzy są wokół. Jakie są skutki grzechu? Nieuczciwość, konsumpcyjne nastawienie do życia, zaniedbania w życiu religijnym prowadzą do osłabienia oraz zaniku wiary. Mój grzech promieniuje na innych. Ja stałem się poprzez grzech zły. Ujawnia się to w każdym moim działaniu, reakcji, kontakcie z innymi ludźmi. Rozsiewam wokół siebie zarazy zła, ale i doświadczam na sobie zła innych. Brak miłości, akceptacji potrzebnej nam ze strony innych, krzywda, z którą się spotykamy, to wszystko powoduje w nas lęk, nieufność, depresję, czasem postawę przesadnie krytyczną, stałe niezadowolenie, kłótliwość czy zaczepność. Takie sposoby zachowania, reagowania świadczą o ranach, które mamy w sercu, o których czasem nawet nie wiemy, a tkwią głęboko w nas jako ukryte choroby. Im są wcześniej zadane, tym silniej tkwią i mocniej oddziaływują. Jestem zły i trudny do zaakceptowania, trudno ze mną wytrzymać. Nasze chore wnętrze najczęściej, jak to mówiłem podczas poprzedniej katechezy, wpływa na choroby ciała. Nie znając planów Boga, nie rozumiejąc tego, co dobre, prosimy o różne rzeczy i doznajemy zawodu, a to pogłębia jeszcze nasz dystans. Kontakty z ludźmi jeszcze bardziej go powiększają. Niesłowność, krzywda, nieuczciwość, egoizm, to wszystko jest w nas. Staramy się zabezpieczyć wobec Boga, a przy tym jesteśmy zupełnie bezsilni wobec swoich słabości. Krzywdy, brak miłości, jakieś bolesne przeżycia to rany, duchowe rany, które determinują nasze aktualne postawy. Jezus Chrystus jest Zbawicielem, przyszedł po to, aby nas uzdrawiać. Częścią zbawczej misji Jezusa było uzdrawianie. W ten sposób czyni nas nowymi ludźmi. Jezus przychodzi po to, by nam, by Tobie przynieść pełnię zdrowia. Wszystkiego dokonuje z mocą swojego ducha. Ten sam Chrystus chce dzisiaj stanąć wobec nas, wobec siebie, ze słowami
dobrej nowiny. Trzeba nam uznać Jezusa jako jedynego, który z tych chorób może nas wyzwolić. I to jest droga do nawrócenia. Pełne ufności i wiary zwrócenie się do Jezusa otwiera nas bardziej na dar uzdrowienia. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Nawrócenie uzdrowieniem człowieka. Jezus, przedstawiając się jako Mesjasz, jako Zbawiciel, wskazuje na swoje działanie zbawcze. Oto chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia. Jezus przyszedł właśnie po to, aby uzdrawiać. Pamiętacie tę scenę, kiedy Jan Chrzciciel przysyła do Jezusa poselstwo z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy innego oczekiwać. Odpowiedzi słyszą, idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a błogosławiony jest ten, pisze święty Łukasz w 7 rozdziale swojej Ewangelii, który we mnie nie zwątpi. Takie samo działanie zbawcze Jezus pragnie podjąć także w stosunku do Ciebie. Chce wziąć na siebie Twoje słabości i Twoje cierpienia. Bóg pragnie dokonać w Tobie podstawowego uzdrowienia, abyś mógł stać się nowym, całkowicie wolnym człowiekiem. Mówi przez proroka Ezechiela, pokropię Was czystą wodą, abyście się stali czystymi. Oczyszczę Was od wszelkiej zmazy, od wszystkich Waszych bożków. I mówi prorok z mocą, dam Wam serce nowe, ducha nowego, tchnę do Waszego wnętrza. Odbiorę Wam serce kamienne, a dam Wam serce z ciała. Potrzeba, abyś wobec Boga przyznał się do swoich słabości. Nie próbuj, droga siostro, kochany bracie, uciekać od nich, mówiąc, że nie masz grzechu. Święty Jan bowiem mówi, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Natomiast, mówi dalej, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Kiedy przyznamy się do naszych przewinień, Chrystus sam Ciebie wzywa, zaprasza, byś do Niego przyszedł. Oczekuje od Ciebie tylko wiary, aby móc dokonać uzdrowienia. Jesteś, pamiętaj, wobec Boga Jego dzieckiem, które może wyciągnąć rękę i zawołać, Ojcze, proszę Cię, dotknij mego serca, proszę Cię, uzdrów moje wnętrze. Twoje nawrócenie to nie tylko wiara i wytrwała prośba, to także uznanie wobec Niego, że jesteś dzieckiem. Jezus uzdrawiał wielu ludzi. Moc uzdrawiania przekazał uczniom. Posługa trwa do dziś w Kościele, w sakramentach świętych. I Ty także możesz doświadczyć uzdrowienia przez Jezusa. Na koniec pragnę pomodlić się słowami ojca Józefa Kozłowskiego. Duchu Święty, powierzam Ci siebie. Pragnę Cię przyjąć całym sercem. Powierzam Ci moje myśli i pragnienia. Prowadź mnie w swojej mocy. Uzdolnij do wyznania Jezusa jako Pana, do podejmowania swojego krzyża w nadziei, w radości zmartwychwstania. Uzdolnij mnie do pojednania z bliźnimi, służenia Kościołowi i radości w każdym czasie. Powierzam Ci siebie i proszę za innych. Duchu Święty, przyjdź do naszych radości i smutków. Przyjdź, gdy doświadczamy cierpienia, osamotnienia, poczucia oddalenia od swoich bliźnich, zranienia w uczuciach, ludzkich nadziejach. Przyjdź, Duchu Święty, w mocy uzdrowienia do tych, którzy łakną i pragną, w darze uwolnienia od nałogu, od zniewolenia przez grzech. Przyjdź, Duchu Święty, jako moc wysoka. Przyjdź jako Ten, który ożywia serca i nadaje radość w każdej chwili. Przyjdź, Duchu Święty, jako Ten, który przekonuje, że Jezus zmartwychwstał. Przekonaj każde serce, że Jezus żyje. Przyjdź, Duchu Święty, który uświęcasz i ożywiasz. Wstąp do naszych rodzin, wstąp do relacji między braćmi i siostrami, rodzicami i dziećmi. Tak wiele jest jeszcze zaniedbania dobra, tak wiele jeszcze jest wśród nas niechęci i nienawiści. Jakże trudno nam wybaczyć. Duchu Święty, wstąp jako duch prawdy, duch mocy, wiary, nadziei i miłości. Niech ona zagości w każdej rodzinie.
Duchu Święty, stąp dzisiaj na nasze miejscowości, na każdy dom. Nie omijaj żadnej ulicy. Stąp na nasze rodziny. Stąp jako ogień i oczyszczająca moc miłości. Stąp do naszych młodych braci i sióstr w wierze, aby imię naszego Pana było wywyższone. Stąp właśnie tam, gdzie Jezus przyjść zamierza, gdzie chce być obecny. Stąp, Duchu Święty, i napełnij okrąg ziemi, każdą społeczność ludzką, kapłanów, katechetów, nauczycieli, posługujących wobec ubogich i cierpiących w szpitalach, w miejscach odosobnienia, w więzieniach, gdziekolwiek jest człowiek. Stąp, Duchu Święty, aby rozradowało się serce tego ludu, aby każdy mógł wyznać, że Bóg jest dobry i że Jezus jest Panem i nie ma innego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.